Siema, z tej strony Diamond, to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj zdecydowałem, że wybudujemy sobie budę dla naszej psiny, ponieważ zacząłem też zmieniać ten dach. Miałem to skończyć, ale tak jakby zabrakło mi bloków, ale teraz dużo bardziej podoba mi się jego wygląd. Myślę też, że będzie dużo fajniejszy. Jak mówiłem, zabrakło mi schodków, jeszcze tam po środku muszę pół płytki postawić, a nie chcę się iść kopać tych bloków, bo już się tym zajmowałem wystarczająco długo. Chciałbym zbudować coś innego, coś prostszego i do budowy tej budy będę potrzebował, ponieważ tak sobie wymarzyłem, drewna tego z netheru, także będziemy musieli po niej pójść. To sobie włożę tu. Byłem też trochę w kopalni, bo mi się żelazo zaczęło bardzo mocno kończyć. Strzały to akurat bym sobie zostawił, jeżeli jakieś będą w skrzynce. Węgiel w sumie powinienem wkładać do piecyków, ale to tam. Kto by się przejmował takimi szczegółami? Chyba nie mam więcej strzał, przynajmniej bez efektów. Bo te efekty są strasznie useless. Dobra, może nasionek nie będę składował w tym, w skrzynkach, bo są trochę useless. Nie powiem. Więc to wywalamy, żeby się zdespawnowało. Jeden kilof, jedna siekiera, jeden miecz. Trochę jedzenia powinno się nam udać. W sensie nie powinniśmy zginąć. Absolutnie nie pamiętam, co jest w tym netherze. Wiem, że tam byłem raz. Mam achievementa za to, że w ja mam portal w fortecy. No co zarąbisz się. Nie wziąłem nic złotego i mam nadzieję, że przez to nie będą mi grzmocić. Bo wiem, że coś takiego jest w tej grze. Dobra, 1 kilof to mogło być trochę mało. Spróbujmy wydostać się na powierzchnię. I nie zdechnąć przy okazji od lawy. To by było też fajne osiągnięcie. Ty, bo ja naprawdę stąd nie wyjdę. Halo? Chyba, że muszę się wkopać głębiej. Albo po prostu wykopać dziurę tu w tych blokach, które faktycznie są na zewnątrz. Są 30 netherraku. O, tam są ci złoci. Wiecie co? No się wrócę chyba po jakieś złote buty albo coś. Nie chciałbym zginąć w głupi sposób, a nie do końca wiem, jak to wszystko działa. Wiem, że jakbym poczytał i bym się doszkolił, to prawdopodobnie byłoby mi 3 razy łatwiej, ale kto by się tam przejmował? Dobra, spodenek nie założę, bo są przyssane do mnie. Te, które założyłem sobie. Nie mam nic złotego takiego, coś, co mógłbym sobie założyć po prostu? Nie. No to tak, bierzemy to. Craftujemy sobie coś, co zużyje nam najmniej. I w sumie zabiera nam najmniej. Zakładamy i powinno być git. Mam nadzieję. No, ta tarcza mi się do niczego nie przyda. Chociaż teraz chyba szkielety się też respią w tym, w netherze. W sumie może nie powinienem być taki pewny siebie. Dobra, robimy sobie tu wyjście. Tak, tu jest złoto, które jak zacznę kopać, to prawdopodobnie zaczną mnie atakować. Tu jest lawa, do której prawie wlazłem. Przez swoją ignorancję. Zróbmy sobie jakieś takie szerokie przejście. Mam dużo bloków. Co mi szkodzi? Żeby gaz nie pieprznął we mnie zaraz, bo przed tym to już się będzie ciężej uratować. Żeby nie było możliwości, żebym spadł do lawy.
W sumie mogę wziąć jeszcze jeden kill-off, bo te kill-offy to spadają strasznie szybko. I cały mój problem polega na tym, że chciałem znaleźć konkretny biom, a nie widzę go nigdzie blisko. Pogaśmy ten ogień. Myślałem, że poznikali. Glowstone'a, jakieś bloki tu widzę. Czy ja w ogóle... Nie no, musiałem być w tej... Okej, myślałem, że to jest inny blok, to tylko shadery. Skoro mam osiągnięcie, to chyba powinienem zwiedzić tą fortecę całą. I skoro mam tak dużo brodawek, ale... Ale nie pamiętam tego w ogóle. Tam jest niebieski ogień, musimy tam iść. To jest dokładnie nie to miejsce, do którego chciałem się udać. Mam nadzieję, że się nie mylę. Właściwie boję się ataku z ich strony. Z grzybków trochę. Chyba, że ten niebieski ogień nic nie znaczy. Po prostu pali się Soul Sand. Może jednak mam rację, może znalazłem właśnie to, czego szukałem. Nie zapisałem koordynatów portalu, co prawdopodobnie jest olbrzymim błędem. Jestem tego wręcz pewny. Ale kto by się tam przejmował? No, musiał też iść przez Soul Sand. Bo nie będę musiał. Chcę wejść na górę. Prędzej mi się skończy kill-off niż się tam wkopię. Albo zacznie lecieć na mnie lawa z góry. Okej, coraz bliżej. Łopatę też mogłem wziąć w sumie. Do Soul Sandu w sumie też jest kilka jakichś odmian chyba. Okej, jak widzę, to chyba nie jest to, czego szukałem. Jak to się nazywa? Soul Soil. Okej, czyli w tym się nie chodzi wolniej, z tego co widzę. Tylko co to jest? To nie jest ten blok. To jest bazalt. Po którego tu nie przyszedłem. On ma kuszę? Oni tak mogą? Od kiedy? Znaczy no, kiedy wszedł ten update do Netheru, ale... Nie wiedziałem, że aż tak. To są bloki kości chyba, ale nie po nie tu przyszedłem. Szukanie biomów w Netherze. Czy ktoś kiedykolwiek spodziewał się, że to zostanie dodane? Ja nie, ale chyba właśnie się cofam, więc znalezienie tego z tym kill-offem, który ma mało wytrzymałości, może być trudne. Więc może powinienem iść z lekka w drugą stronę. Nie wiem, za każdym razem jak chodzę do Netheru, jak chodziłem w sumie, to te biomy były tuż obok siebie. Teraz ich nie widzę, chyba że to jest inny biom. Chwila. Soul Sand Valley. Dobra, no przejdę się chwilę w tę stronę. Bloki kości jakieś super nie są dla mnie. Nie interesują mnie aż tak bardzo. Może coś znajdę. Ile wytrzymałości ma ten kill-off? Jeszcze 46 bloków może wykopać. To nie tak wcale dużo, ale też powinno być wystarczające dla nas. Dla mnie. Więc przejdźmy dalej. Przez ten, chciałem powiedzieć, kosmiczny wymiar, ale on nie jest kosmiczny, on jest... podziemiach.
Wolę chodzić po otwartych przestrzeniach. Dużo bardziej. Ciężej się w nich zgubić. Tam kolejne jakieś bloki kości. Tu są te czerwone drzewa, tylko czy to jest to, czego ja szukam? Chyba nie, bo ja chciałem te niebieskie. Chciałem te niebieskie. Ale to nie oznacza, że ich może nie pozbieram. Jak ten biom się nazywa? Crimson Forest. Crimson Stem. To zdecydowanie nie jest to, czego szukam. Szukam tych niebieskich drzewek, bo lubię kolor niebieski. Ale zbiorę je na przyszłość. Będę wiedział, że one istnieją, bo jeśli mam być szczery, to nie miałem o tym pojęcia. Ja coś robię złego, czy to są po prostu jakieś takie dźwięki, tak o. Jak mówiłem, mam na sobie tylko żelazne rzeczy, więc raczej nie boję się stracenia expa. To mogę po prostu zniszczyć? Mogę! Shroomlight. No dobra, pod Hylianoch można wchodzić? Można. Tego biomu nie pamiętam, albo nigdy na nim nie byłem. Dobra, Endermany to okej, to normalne, rozumiem. W którejś aktualizacji było właśnie tak. Została dodana możliwość spawnowania się niektórych mobów w Netherze. To są jakieś netherowe świnie? W sumie wszystko jest świniami w Netherze, ale. Ej. Nie spodziewałem się. I można je ujeżdżać? Pytanie, czy ja mogę ich ujeżdżać? Je ujeżdżać, cokolwiek. Przejdźmy przez ten biom. Może on mnie zaprowadzi do swojej drugiej wersji. Tej, która mnie konkretnie interesuje. Pewnie w niej już byłem, tylko była po drugiej stronie tej fortecy, ale stwierdziłem, hej, przejdziemy się w tą stronę. Się zgubimy najprawdopodobniej. Ale czy ja się martwię? Oczywiście, że nie. A tu jest ta świnia. Ona biegnie na mnie? Halo? Leave me alone. Ja nic nie zrobiłem. Zostaw mnie. Okej, nie wiem, co zrobiłem. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, w którą stronę idę. Nie wiem, gdzie powinienem iść. Idę przed siebie. Nie wiem, ja chciałem zbudować budę dla psa. Więc wybrałem się do Netheru. Hehe. Się bardzo ze sobą łączy wszystko. No zostaw mnie. Ja tylko przechodzę sobie. No naprawdę. Nie wiem. Nie no, ja ją zabijam. Albo nie, bo uciekła. Nie wiem, dajcie mi przejść po prostu. Naprawdę. Nie, zaraz całe stado do mnie przyjdzie i będę w dupie. Ale aktualnie mnie to nie interesuje. Po prostu sobie przechodzę i nic nie robię. W sumie skoro kończy mi się kill off, to mogę wziąć sobie tego drzewa, zrobić z niego dechy, dzięki temu mieć więcej. No te dechy to na pewno nie są fajne, są gorsze. Netherward block, o, to jest ciekawe. Czyli to jakieś dziwne świniaki wydają ten dźwięk.
teraz już rozumiem. No i wychodzimy z tego biomu. Wchodzimy na normalny. Te biomy powinny się w miarę często zmieniać. Dobra. Nie mam uszkodzonej jakoś bardzo zbroi, więc mogę iść. Boże, to chodzenie i gubienie się. Wszędzie spadki, wszędzie lawa. Esencja Nether. Ja buduję schodki z drewna. Będzie śmiesznie, jak się zapalą. Chcę tylko zejść niżej, no. Przeżyję ten spadek? Nie wiem. Jest dosyć duży. Najgorsze to się mogło stać w tej chwili. Nie napierdzielaj w pigmenów, proszę. To jedyne, czego nie chcę w tym momencie. Żeby jeszcze pigmeny mnie zaczęły. Jest ich dwóch. Tam jest mój biom. Dobra. Zapisałem. No i GG chyba. Nie biją mnie. O dziwo. Nie zbuduję w tym stanie tam mostu ani nic. Dobra. Strasznie łatwo. Nie wiedziałem, że on na hita ten umiera od tego. Dobra. Spróbujemy z tamtym też sobie tak poradzić. Próbowałem się bawić w jakiegoś kogoś, kim nie jestem. O, kurde. No fuck, teraz to dostałem na własne życzenie. Czekaj, muszę odbić na większą odległość, bo... Chociaż? Nie no, tak to nie mam szans akurat. Najmniejszych. Używa więcej ognia. Teraz nie masz za dużo opcji na ucieczkę. To się akurat fartem wtedy udało. Nie jestem wcale dobry w tą grę. Może po prostu pod... Mam strzały teoretycznie, ale no... Co mi to daje? Bo ja wcale nie mam tak dużo zdrowia. Głupio by było się w ten sposób wywalić. Typie! Widziałem, że jest zaraz za mną. Dobra. Musimy go załatwić też w ten sposób. Nie wiem, gdzie on jest. Z moimi plecami? Nie. Chwila. Bo ja się zgubiłem. Stamtąd do mnie wszystko leci. Teraz się zaczął odsuwać. Dostał, tak? Dobra. Puścił może łezkę? Nie. W sumie nawet nie wiem, w jaki sposób się to zdobywa, chyba właśnie w taki sposób, jak zabiłem tamtego z jego własną kulą. If you know what I mean. Dobra, teraz zjem sobie chleby, żeby się bardziej zdrowie odnowiło. Jest łezka gasta. Zarąbiliście. Dobra. Aha. Okej. Okay. Jeżeli gra uznała, że powinienem tutaj dostać full damage, ja się nie będę spierał.
się za każdym boję, za każdym razem jak słyszę nowy dźwięk, to się boję, że dostaję damage, albo że łapią na mnie agro. Te pigmeny. To jest bardzo niepokojące. I to jest biomek, w którym chciałem się znaleźć od początku. Hot tourist destinations. Czy ja byłem we wszystkich biomach? Chwila. No? Pokrzam. Dobra, to tutaj sobie pozbieram tego. Skoro już jestem, to zbiorę sobie tego drewna tyle, ile mogę. Ej, ciekawe, ile nagrywam w ogóle. Nie będę sprawdzał. Żeby nie robić jakichś cięć bezsensownych. Typie! Leave me alone. O, to jest jakieś ogromne drzewo. Jakiś spawner tam masz. A tutaj to jest na farmie tego. Myślę, że tak stack zbiorę te, albo dwa. W sumie nie wiem. Wiecie co? Ta siekiera jest dużo mniej zużyta, więc jej będę, w sensie bloków drewna będę używał. Chociaż w sumie mogę wejść na ten. Okej, okay. Nic, myślałem, że coś zrobiłem, to tylko Enderman. Dostawał damage od czegoś. To jest Warped World Block. Czy ja mogę w spokoju pozbierać ze strony drewno? Bo to się nazywa Warped Stem. Cokolwiek to znaczy. Mnie nie pytajcie, ja nie mam pojęcia. Nie mam strzałek już, więc nie zabiję tego gasta w żaden bezpieczny sposób. Nie wal do mnie, proszę, no co ja ci zrobiłem? Nic ci nie zrobiłem. Czemu się na mnie rzucasz więc? Nie, to narzędzie. Trzeba pracować efektywnie. Nie ciężko. A te świecące bloki wyglądają mega ładnie. Też się sobie pozbieram. Są takie trochę jak... Myślałem na początku, że to są te. Świecące te dynie. A jak je zbiorę czymś innym niż kilofem, też wypadają. To sobie chociaż w sumie... Netherrack i tak łatwo się rozwala, więc... Nieważne. Szybciej niż ręką, to na pewno. Tak w razie jakbym musiał sobie go pokopać w drodze powrotnej. W sumie może to się zrobić bardzo ciemno, jak wszystkie zbiorę te światełka. Te drzewka są ogromne. I nie można z nich brać sadzonek, obviously. Bo one nie mają liści, z których miałyby wypadać. Także... Jestem tu chyba pierwszy i ostatni raz. Dobra, ostatni może nie. Na pewno... Chociaż... Mówię, coś słyszę... Mam wrażenie, że kiedyś mogły się respić szkielety w tym netherze, ale... Jakoś ich teraz nie widzę i jakoś wątpię w swoje własne słowa. Więc argument, że jeżeli jest ciemno, to się będą respić, traci na wartości. W moim odczuciu przynajmniej. W ogóle to skąd ja mam 25 level? Ja miałem 16, jak zaczynałem odcinek. Nie wiem, level sam się wbija, więc... Jego strata aż tak nie boli. Przynajmniej nie tak jak kiedyś, albo po prostu... Zawsze tak było. Tylko teraz jakoś się zorientowałem. Ale jeszcze dokończę tego trzeciego staka i chyba będę zawracał. Dobra, trzy staki. Wyrzuciłem mi siekierę. Nie wiem, o tutaj jest. Dobra, już dokończę ją w sumie. Żeby nie zabierała mi miejsca we kół. Resztę mogę wykopać rączką. To nie jest wcale aż taki wysiłek. Siekierę i tak mogę sobie zrobić nową. Bo wykopałem żelazo.
To teraz się nie martwię o to, że zabraknie mi narzędzi. Okej, zawędrowałem sporo bloków. Powinienem iść na minus 88 i 144. Czykolwiek. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Sto cholera, tak blisko. Po prostu to podbijać, jak będę mógł. No to nie trafi we mnie tak czy owak. To by było perfekcyjne, jakby weszło. Dobra, może nie blisko lawy, może po prostu spróbuję przebiec. Się będę mógł czuć odrobinę bezpiecznie i nie mam strzałek. Weźmy na high ground. A, tu się wbiłem ze wszystkimi gastami. Kuźwa, kolejne dwa. Może spróbujemy przejść tędy w górę. Przekopę zrobić, albo po prostu wbić się blokami na górę. Najszybciej jak tylko mogę i stąd uciec. Okej, tu jest już ten czerwony las. Tu są te jakieś dziwne, atakujące mnie wielkie kuźwa nosorożce. Nie, to nie są nosorożce. Ja absolutnie nie pamiętam, jak to się nazywają w tym momencie. W tym niebieskim lesie ich nie było. Może dlatego, że był jakiś mały, nie wiem. Jestem coraz bliżej, idę w dobrą stronę na pewno. W tę stronę muszę iść. Skoro mam od cholery tych bloków i mogę ich sobie pozbierać jeszcze, jakby mi zabrakło, po prostu będę nimi budował zamiast kopać, póki mogę. Albo na odwrót powinienem robić, w sumie nie wiem. Będę kopał, to będę zdobywał też bloki w razie czego na potem, więc... bezproblemowo powinienem wrócić, o ile znajdę swój portal do domu. Bo idę w ogóle w dobrą stronę, chwila, żeby nie spaść, a sprawdzić, w którą stronę się koordynaty przesuwają. No, mniej więcej. Chyba idę w dobrą stronę, bo zaczynam widzieć ten biom z niebieskim ogniem. Muszę iść w dobrą stronę. Tak, to jest dokładnie tu, tylko teraz się przedostać tam, gdzie byłem na początku. Nie, szkielet. Jasna cholera. Jedzenie.